film pochodzi z TikToka. Na nagraniu widać samotnego mężczyznę wracającego do domu po dłuższej nieobecności, ale gdy zbliża się do swojego domu, usłyszał bardzo dziwne i przerażające odgłosy, więc zdecydował się wyjąć telefon i zacząć nagrywać. To, co zobaczył, sprawiło, że bał się wejść do domu. Postanowił na chwilę odwiedzić przyjaciela, no a po powrocie do domu zaczął słyszeć więcej przerażających dźwięków, więc postanowił nagrywać śpiącego siebie. Cień sylwetki pojawia się tuż przed nim, gdy śpi, a potem coś, co wygląda jak para świecących oczu, zaczyna się manifestować, a potem szybko znika. Nie ma zbyt wielu informacji na ten temat. No ale czy był to prawdziwy duch, to już pozostawiam tobie. Pierwsze wideo pochodzi z kanału na YouTube Raul Garci. Raul był ochroniarzem pracującym na nocnych zmianach w starym magazynie. Doświadczył on tam pewnej paranormalnej aktywności podczas burzy. Zdecydował się to nagrać na dowód i to, co udało mu się uchwycić, jest naprawdę przerażające. Raul był sam w całym budynku i już wcześniej doświadczał przerażających rzeczy. Włączył bardzo głośną muzykę i mówił do kamery, aby się trochę rozproszyć, chociaż widać wyraźnie, że czuł się nieswojo. W końcu jest świadkiem czegoś naprawdę mrożącego krew w żyłach. W tym momencie Raul był zdenerwowany i zdecydował się odejść, ale po chwili zebrał się na odwagę, aby wrócić i pokazać, co uchwycił swoim widzom. Estar grabando completamente solito. Bueno, hay algunos escáner que estamos tomando a veces. Puse música porque me dio mucho miedo. Se empezaron a escuchar más y más ruidos ahí arriba. Quien me va a estar viendo ahorita, no manches. Bueno, es la evidencia. Lo que tengo que hacer es esto. Estar checando el escáner. Eso ya está al fondo. Uy, Dios. No sé si me estoy escuchando. ¡Cabrón! Ahí está la primera cosa. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Ya me dio miedo. ¡Puta madre mía! Está hecho un desastre aquí. O sea, parece como si se estuviera a punto de desmantelar todo este show. Nada más que hay que tener un poquito de, pues, paciencia, ¿verdad? Vamos a ver.
escuchan un chorro de ruidos por aquí. Bastante ruidos. Mira cómo está desmantelado todo, no manches. Oh. Bueno, así normalmente es. Casi toda la basura es de aquí, de Soriana. Todo lo que te... ¡No mames! Co sprawia, że jest to niezwykle przerażające, to fakt, że manekin odwrócił się i przesunął się w jego kierunku, jakby celowo próbował go uderzyć. ¿Qué tal, amigo? Pinche rápido cercano. Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No vengo a molestarte. A ver, vamos a acercarnos poquito. No, así me da quiz. ¿Qué pedo? ¡No mames! ¡No tiene pilas! ¡No manches! Espero que esto sea... Si se esté grabando, no sé. Esa cosa mide como 2 metros, ¡no manches! Qué pedo, no manches, no manches. ¿Cuándo vas a acabar? No manches, no manches. Ay, me dio miedo, no manches. Vámonos tantito mejor, no sé. Si me muero. Ah, ¿cómo estás, Carla Vanessa? Bolis. Rafa, ya sé, ¿verdad? No manches, qué pedo. Está horrible aquí, no manches, y huele bien feo. A ver, vamos a ver de qué se trata este amigo. Hola, Santa Claus. Hey, mándale un saludo a mis amigos, por favor. Ay, no manches. Qué pedo, no está conectado, no manches. No manches, no manches. Qué pedo. No manches. Oh. Ay, qué pedo, no manches. ¿Estás bien? Esto sí da un chorral de miedo, no manches. ¿Qué pedo con esto? No manches, ni siquiera está conectado, no manches. Oye, gordo, ¿estás bien? No, sabes que ya mejor me voy. Qué tontería estoy haciendo. La verdad es que... Mikołaj, który był kolejnym przedmiotem, nie działał, gdy go włączał i wyłączał. Był całkowicie odłączony od zasilania, więc trudno wyjaśnić, jak sam spadł. Raul kontynuował swój spacer i przyszedł czas na kolejny przerażający moment, kiedy czarny cień ujawnił się zza rogu na chwilę, zanim wyjdzie poza kadr. No quiero especular, pero es que cada vez esos golpes, esos sonidos... ¡Ay, cabrón! ¡Cabrón! ¡Ay, no mames, no mames! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! Nada más el deber ser, porque pues, si queremos nosotros hacer bien nuestro trabajo, pues obviamente tenemos que ver
Biorąc pod uwagę wszystkie wydarzenia, które miały tutaj miejsce, trudno uznać to za oszustwo, ponieważ istniały przekonujące dowody. Raul wierzy, że duch, który się tutaj objawił, to duch małego chłopca, który zamieszkał Santa Clausa. Raul opublikował tylko kilka filmów i miał wyraźnie coraz to więcej zaangażowania i subskrybentów, więc nie byłoby łatwo dla niego kontynuować publikacji, gdyby nie był zainteresowany tylko wyświetleniami. Co o tym myślisz? Daj znać w komentarzu.